Dawaj! Siemano, Ryszy, Malek, witam was bardzo serdecznie na kanale Kozakowskim. Ja jestem Kamil, oczywiście razem z mną jest kto? Roxo. Dokładnie tak, panie, w dzisiejszym odcinku Koło Fortuny decyduje, co możemy robić podczas kwarantanny, czyli nic. Właśnie nie do końca, ponieważ pokazałem wam 5 fajnych sposobów na nudę w domu, pokazałem 10. Ale będzie 5, więc oczywiście kto jeszcze nie... Odejmijcie 5. Oczywiście, kto jeszcze nie subskrybuje kanału, to oczywiście na tym palcu. Tak. I uroczym na czole jest znaczek subskrypcji. Więc oczywiście subskrybujemy i lecimy, pozdro! Uwaga, pierwszą czynność, którą oczywiście możemy wykonywać, jest to sprzątanie w chałupie. Ale przyznajcie się, kto lubi sprzątać w domu? No na pewno nie, a może kobiety. Lepiej nagrywać TikToki, tak czy nie? Więc uwaga, czynność druga, nagrywanie TikToków! Ale uwaga, oczywiście każdy wie, że żeby nagrywać fajne TikToki, potrzeba jest więcej osób niż jedna. A niektórzy z TikTokerzy, na przykład jak Roxa, są pomysłowi. Ja nie mam statywu, zawsze się zamierzam za to, żeby kupić ten statyw, ale mam kartony, jak Hanka. Więc układamy sobie kartony w kształcie wieży i robimy z tego właśnie statyw. Jeżeli nie masz tego, możesz sobie na przykład przykleić do ściany taśmą telefon. No każdy sposób ogólnie jest dobry. My preferujemy... Zawsze na sam koniec daję taki mniejszy kartonik i o niego opieram sobie telefon. My preferujemy akurat taki sposób i uwaga! I uczymy się oczywiście starych albo o nowych trendów. Ja na przykład trendów kompletnie nie umiem. Ja w ogóle nie umiem tanecznych. Ja jedynie co umiem tańczyć, to umiem tańczyć. Nauczę go dzisiaj Kamila. Zobaczymy, ile nam to zajmie. Uwaga, jest godzina. A, ten zegarek nie działa. Najpierw mamy tak. Hop, hop. Czekaj. Jeszcze raz. Hop. A co robisz znowu? No to już taneczne na ruchy są. Dobra, to dobra. Nie musisz tego robić. Okay. Po prostu zrób hop, hop. A ja też jak miałem patrz. Hop. A nie, jeszcze raz. Dobrze. Hop, hop. Okej, okay, teraz to samo analogicznie w drugą stronę, tylko druga ręka. Hop, hop. Super, i teraz szybciej. 5, 6, 7, 8. Hop, 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 hop. Haha, jeden zero dla mnie, ja pierdzielę. Młynek. Okej. Okay. I teraz mamy rękę. Hop. Tak. Hop, 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 hop. I hop, hop. Czyli tak, do siebie tak, i hop, od siebie. Hop, dobra. Tak. No dobra, to jeszcze raz, no uwaga. Ostatnia próba, czy wy, dajcie znać w komentarzu, czy wy ten trend znacie, bo ja na przykład nie. 5, 6, 7 i... Raz, dwa, hop. Raz, pa, pa, hop. Pa. Młynek. Raz, dwa. Do siebie, od siebie, pa, pasta. Zabieramy coś. No. Usta. Tak, teraz znowu koło głowy. Nagrywamy. Nie, nagrywamy, dawaj, patrz na to. Kurde, prawie no. Ale oczywiście czynność, którą możecie wykonywać, to oczywiście uczenie się trendów, co jest bardzo teraz popularne, ponieważ TikTok jest najpopularniejszą aplikacją w tych czasach. Ale jeżeli masz na przykład więcej lat niż 9 i na przykład nie lubisz nagrywać TikToków, to są też inne czynności, na przykład takie jak te. Ale uwaga, jeżeli te dwie czynności, które były przed chwilą, wam się nie spodobały, a robicie na przykład ćwiczenia fizyczne, jakieś pajacyki w ogóle, to możemy sobie zrobić na przykład trening domowy. 15 przysiadów. Raz, dwa, trzy. Jeżeli jesteście większymi kocami, to na podłogę, raz na podłogę. I co? 15 pompek. 3, 4. Więc możemy sobie na przykład w domu poćwiczyć. Oj, przepraszam. Możemy sobie na przykład w domu poćwiczyć. Ja już czuję się taki teraz fit, słuchajcie. Jak każda. Ja umiem pompki. Teraz się czuję jak każda instagramowa blogerka, nie wiecie. Więc jeżeli wam się ta czynność również nie spodobała, to jest taka czynność jeszcze na przykład jak? Uwaga, na przykład podczas nudy w domu, bo mi to się już mega ogólnie nudzi, można sobie na przykład poczytać książkę, ale no. Albo zawsze po prostu perukę jak Kamil. Ale przyznajcie się, kurde mordy!
Kto w czasie koronaferii będzie czytał książkę, aby nie się uczył? Na pewno nie mówię, tobie sobie na przykład obejrzysz telewizję. A no moi kochani, oczywiście, jeżeli poprzednie czynności były dla was zbyt nudne i nadal planujecie wyjść na dwór, czego nie wolno robić, to mamy dla was teraz challenge. Ułóż fajny wierszyk. My to zrobiliśmy, więc uwaga. Zarecytujemy wam. Uwaga. Nasi fani są kochani. I co czwartek ukochani. W poniedziałek również filmy. O tym też nie zapomnimy. Ta ekipa was rozbawi. Także nastrój wam poprawi. Lecz kochani, myjmy rączki. Bo to ważna rzecz, bolączki. To już koniec tego wiersza. Daj nam suba! Bądź pierwsza! Piszcie pierwsza, tak jak zawsze piszecie w komentarzu. A jeśli kochani brakuje wam bardzo świeżego powietrza, to pamiętajcie, że zawsze mamy balkon albo lasy, gdzie nie ma aż tak bardzo dużo ludzi. Pamiętajcie kochani, aby nie bagatelizować tej sprawy, która się teraz dzieje. Nie narażajmy swojego zdrowia oraz zdrowia naszych bliskich i przestrzegajmy wszystkich zasad. Dziękuję wam bardzo kochani za kolejny odcinek. Oczywiście łapka w górę, subskrypcja, tutaj macie osobę, która wygrała ostatni konkurs i oczywiście tym razem dla was również jest konkurs. Więc mianowicie, oczywiście łapka w górę, subskrybuj, udostępnij, napisz w komentarzu Corona Challenge. I osoba, która wygra, oczywiście ma od nas follow na Instagramie. Trzymajcie się mordki, pozdrowionka, hejcia!